Rozpoczęło się El Derbi Madrileño. Czy Real ogra Atletico, czy też Los Colchoneros utrą nosa bogatszemu rywalowi? Teraz możemy się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu piłkarzy Atletico Madrid. Na boisko wyjdą w standardowym uderzenie Cristiano Ronaldo. Ten mecz to zderzenie nie tylko dwóch wielkich lokalnych rywali, ale i dwóch zupełnie innych filozofii futbolu. Z jednej strony plejada gwiazd, z drugiej kolektyw, który ma tylko jeden cel. Rzeczywiście, dawniej powiedzielibyśmy, że Atletico nadrabia braki wolą walki, ale teraz to przecież stali bywalcy półfinałów i finałów europejskich rozgrywek. Dziś grają z Realem jak równy z równym. No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Podjął chyba najgorszą możliwą decyzję. Tak, fatalny strzał. Angel Correa. Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Angel Correa. Saul. Okay. Saul. Saul! Dobra obrona Navasa. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Królewscy wyprowadzają atak. Uderzenie Benzema. Strzał, ale daleko od bramki. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Bersalico. Griezmann. Prostopadłe podanie Diego Costy. Atleti, gol! Rochi Blanco strzelają i prowadzą. Jak ich znam, podbudowani tą bramką ruszą na królewskich z jeszcze większą determinacją, ale wtedy można nadziać się na kontrę. Real wykorzysta każdą słabość rywala. Griezmann znowu zabłysnął techniką, piłka w siatce. W swoim stylu doskonale wykończył tę akcję. Marco Asensio. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Diego Costa. Angel Correa. Atletico atakuje. Diego Costa. No teraz uderza Diego Costa. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Atletico przejmuje teraz piłkę. Diego Costa. Przejęli piłkę. Marco Asensio. Real Madrid teraz atakuje. Saul. Bersalico. Piłka wzdłuż linii bocznej. Angel Correa. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Toni Kroos bez problemów przejmuje to podanie. A teraz przyjmuje Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo teraz. No, z tego miejsca można strzelać. Cristiano Ronaldo strzela. Cristiano Ronaldo! I tym razem nie zawiódł. Bramka! Kolejne trafienie Portugalczyka jest niesamowicie skuteczne. Cieszyli się rywale prowadzeniem, ale już się nie cieszą. Mamy wyrównanie i walka toczy się od nowa. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Toni Kroos. Teraz Cristiano Ronaldo.
1-1 to rezultat po pierwszym. They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Wrzawa na trybunach Wanda Metropolitano, bo sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia gry. Blisko już do bramki. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Casemiro. Gareth Bale. Próbują teraz skrzydłem. Piłka w pole karne do Bale'a. Nikt go nie pilnuje. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelił wyrównującą bramkę. Arbiter podyktował rzut wolny. Savic. Będzie strzelał. Znalazł się tam. Dobra obrona Navasa. Casemiro. Luka Modric. Benzema. Blisko pole karne. Asensio! Real Madrid ma rzut rożny. Ale szkód! Oddaje strzał! Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony! Savic. Gabi. Felipe Luis. Cristiano Ronaldo jest z piłką. Coraz bliżej pole karne. Ronaldo strzela! Atletico coraz bliżej pola. Griezmann z wyczuciem. Luka Modric. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Karim Benzema. Benzema. Okazja Benzemy. Gol dla Realu. Obejmują prowadzenie w tym meczu i teraz będzie im się znacznie spokojniej grało. Teraz to Atletico musi gonić wynik, a wtedy nie trudno o błędy, które tak dobry rywal bezlitośnie wykorzysta. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Okej. Blisko pole karne, może strzelać. Ronaldo. No i kolejne jego dobre podanie. Akcja zatrzymana. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo teraz. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Być groźnie. Okej. Griezmann. Uderza Griezmann.
Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Karim Benzema. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Thomas. Diego Costa. Lucas Vázquez. Luka Modric. Mogą teraz skarcić rywali. Benzema. Interesująco zapowiada się ta akcja. Nie zepsuj tego! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Jeszcze jeden gol. Widać, chcą tu wyraźnie pokazać, kto jest lepszy. To trafienie trzeba chyba po części zaliczyć na konto bramkarza. Bez wątpienia jest w tym sporo jego winy, no ale takie rzeczy się zdarzają. 3 do 1 to nie jest wynik, przy którym... Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Na boisko wyjdą w standardu.